Już? Dobra. Siema wszystkim, z tej strony Pygy, a to jest już czwarty odcinek z Super Mario The Super Music Box i... No, była trochę lekka przerwa z tym let's playem z wiadomych przyczyn, ponieważ komp mi się spierdzielił i teraz mam okazję, żeby to nagrać. Dzisiaj jest wtorek, przed moimi wykładami pomyślałem sobie, że hej, przynajmniej jakąś godzinę i bądź półtorej godziny przeznaczę na tego let's playa, ponieważ trzeba nadrobić zaległości. Tak więc no, startujemy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Lugim! Widzieliście? Właśnie! Save. Dotarcie mi do tego momentu, tam gdzie byłem wcześniej, zajęło mi 18 minut i 24 sekundy. W przeciwieństwie do tego, co na Elpie się dzieje. Półtorej godziny! Powinienem zostać speedrunnerem i przy okazji inny plik wybiorę. Tak więc no, to jest właściwie drugi raz, jak gram Luigi'm, ponieważ wcześniej, zanim komputer mi się spierdzielił, to nagrałem 3-odcinkowego let's playa. Nawet zdążyłem go podzielić na części, ale nie zdążyłem go jeszcze niestety na YouTube'a przesłać, tak więc muszę to zrobić po kolei, więc można powiedzieć, że ta część będzie na ślepo w cudzysłowie. Mimo tego, że kompletnie nie pamiętam, co ja robiłem tutaj. Tak przy okazji oczywiście mam opis przejścia, jakbym się gdzieś... no... zatkał, to zawsze, żeby nie marnować swojego i waszego czasu, mogę zobaczyć, co muszę robić dalej. Tak więc jej! Ketchup? Więc zaraz, co takiego... Chwila, wiem, że jakiś klucz mam. Second floor storage room. Dobra, składzik na drugim piętrze, let's go. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się w ten... tą grę... no... tego let's playa... cholera... przesłać, zanim staną się dziwne rzeczy. A kurde, gdzie ten składzik jest tutaj? To jest bardzo dziwne, zimne uczucie, powinienem być ostrożny. Elie, zapisujemy. Tak więc... no, nie pamiętam, co tutaj będzie się dziać tak dokładnie. E? Co to za dźwięk? Boli mnie głowa. To boli. Lugi, to boli. Przestań, nie chcę umierać, proszę. Czekaj, o co ci chodzi? To jest moje ciało, nie możesz jego mieć. Przestań, nie. Co się dzieje? Czemu widzę te rzeczy? Pajęcze sieci i tak dalej, nic specjalnego. Zamknięta skrzynia. Oczywiście, że tak. Tędy? Kurde, przez ten filtr niczego nie widzę. Dziwny odor dochodzi od tej skrzyni. A, dobra, mogę tędy iść. Puste. Nic w środku. Wiem, że tutaj było coś chyba do zdobycia, o ile dobrze pamiętam. A gdzie trzeba było iść? A, chyba już wiem. Ta, sieci. Pajęcze sieci. Kolejny klucz. I mapa. Kurde, w tej grze to tylko znajdujemy... Czy naprawdę myślisz, że możesz mnie uratować? Zginiesz tak, jak ja to zginąłem. Ale przecież Marian ma jeszcze pewnie ze 3 życia na pewno zapasowe. To brzmi... naprawdę bardzo podobnie do Mario. On kurde nie rozmawia, chyba że napisami. To ma sens, ale nawet w RPGach kurde nie rozmawia. Znalazłem cię. O nie. O kurde. Będę musiał klepać spację, no ja pierdolę. Dobra, teraz spację i enter, bo to jedno i to samo. Ale kurde, to i tak boli. Nigdy w życiu nie róbcie takich quick time eventów! Kurwa! No. Uciekaj ode mnie. Już nie chcę. Zostaw mnie w spokoju. No właśnie.
Ja pierdzielę. Wczoraj spację klepałem i już mi wystarczy. Czy uratujesz go? Czy zawiedziesz? Już nie. Tak, by the way, nagrywam OBS Studio, ponieważ ten program ma możliwość wyciszenia tego, szumów i tak dalej w mikrofonie, a to mi się bardzo przyda, ponieważ w moim komputerze chodzi bardzo głośno wiatrak, co na pewno słyszeliście w Life is Strange. Tak więc, o! Ach! Mejro, nie! Mejro, trzymaj się, ja... Nie, tak głupia rzecz nie może teraz się zepsuć. Dawaj, włącz się. Nie mogę być tutaj. Mejro! Muszę iść za nim, to jest pułapka. Ale hej, czemu by nie? Co może stać się złego? Chyba pamiętam, co może stać się złego. Z tym się kurde męczyłem nie wiadomo ile. A tu za tą półką było coś schowane. Coś jest w dziurze. Rysunek znalazłem. Co trzeba było z nim zrobić? No idź. Fucking shit. Hej, wracaj. Powinienem za nią iść. Może wiedzieć, co się tutaj dzieje. To wyglądało jak piczka roztropniczka. Luigi. Mario, czy to ty? W sumie, czy w platformówkach z Marianem są obrażenia od upadku? W trójwymiarowych chyba są, ale w dwuwymiarowych nie. Ta gra jest właściwie w dwóch wymiarach. Patrząc na sprite, więc nic mu się nie stanie, jak spadnie z dachu. Mario jest zbyt blisko krawędzi. Czy naprawdę chcesz mnie uratować? Na pewno tak, właśnie tutaj jestem. Hech. Czemu to robisz? Nikogo to nie obchodzi. Mario, mnie to obchodzi, jesteś moim bratem. Jedyne co chciałem od niego to, żeby nauczył się, poznał mój ból i moją nędzę i wszystko straciłem. Widzisz, jestem już martwy. E? Obchodziła mnie tylko jedna osoba i właśnie przez to mnie zniszczyło. Teraz tego samego błędu. Możesz wciąż spróbować go uratować, jeżeli chcesz się poświęcić. Nie pozwól, żeby ciemność nad tobą zapanowała. Nie pozwól iluzjom, by cię wykiwały. Teraz się z tobą pożegnam. Czekaj, nie. To jest porąbane tak trochę, trzeba przyznać. To nie mógł być Marian. Czemu ja widzę takie rzeczy? Zrobię wszystko, co trzeba, by uratować mojego brata. Tak przy okazji, jak tam OBS. Chwila. Wygląda na to, że jest okej. Nawet widzę, ile CPU zużywa. Nawet jeżeli to będzie kosztować moje własne życie. Trochę na OBS-ie jakość jest gorsza, tak mi się wydaje. Ponieważ wszyscy wolą jego bardziej i mają gdzieś moją osobę. To jest sprawiedliwe, nie? Nie, to nie jest sprawiedliwe. Zawsze byłem jego cieniem. Zawsze zostawiany przez innych. Powinienem iść dalej, nie powinienem już płakać. Jestem dorosłym facetem. No nie martw się, Lugi. Ja cię lubię. To wystarczy. Marian to przereklamowana kupa gówna. Ty wyżej skaczesz i potrafisz się ślizgać. Przynajmniej w wersjach 2D Mariana. Nie te zdjęcia, nie te, no. Czemu mam te okropne zdjęcia w mojej głowie? Czemu Marian? Myślę, że próbuje mi coś powiedzieć, ale co? Czy Mario właśnie tak skończy?
Powinienem się uspokoić, nie powinienem pozwolić temu domu mnie skonsumować. Przyszedłem tutaj tylko z jednego powodu. Żeby go znaleźć i przyprowadzić do domu. Ale skąd on wie, że Marian tutaj jest? Kto mu powiedział? Przecież on nikomu nie mówił. Bardzo stare. Rozwalone. Zastanawiam się dlaczego. Dużo dzienników. Nie powinienem ich dotykać. Jest tylko notatka. Ciekawe ile zostało mi czasu. Chowałem się... chowałem ten okropny sekret tej rodziny przez jakiś czas. Dlaczego ja? Dlaczego? Byłem normalnym człowiekiem służącym mojemu mistrzowi. Dlaczego pani musiała to zrobić? Dlaczego zostawiła wszystko za nią? Kurde, jak po polsku to słowo się mówi, cholera jasna. No, że... kurwa. Zaraz. Moment. Google Translate. Tak to kurde jest, jak się żyje za granicą. Zobowiązać... Zmusić, ja pierdziele! Dlaczego zmusza nas do chowania takiego okropnego sekretu od ludzi? Jeżeli ktokolwiek to czyta, proszę wiedz, że istniałem. Miałem imię, moje imię to Roza. O, to jesteś dziewczyną, okej. Służąca tego domu porzuconego przez Boga. Cierpiałam chowając ten grzech. Nie mogę tego zrobić, nie mogę wypuścić prawdy. To łamie mój honor jako służąca. Jest tylko jedno wyjście. Proszę wybaczcie mi, pewnie popełniła samobójstwo. O, oczywiście. O, to była ona. O fuck, Zalgo! Moment, moment. Ano? Kurde, ale ktoś tam stoi, czy nie? Ciężko mi powiedzieć, bo ekran tej gry jest taki mały. Ale dobra. Ile dobrze pamiętam, tam trzeba było coś zrobić. Ale tego Zalgo nie widziałem. Najpierw popatrzę, co jest zamknięte, a co nie. Przy okazji też zapiszę, bo dawno tego nie robiłem. Otwarte. Gdzie ja jestem? A dobra, muszę iść tam, gdzie było to Zalgo. Co tam było do zrobienia? Muszę z kimś pogadać. A, wiem! Tutaj. O, ten koleś tutaj jest. Dobra, najpierw... A nie! Dobra, zamek jest rozwalony, nie mogę go otworzyć. Nie powinienem, myślę, że nie powinienem z nim rozmawiać. Myślę, że nic nam już się nie stanie, bo ten obrazek cały, no nie? On jest potrzebny nam tutaj, w tym miejscu. A? 12 a 6. A nie, dobra, jeszcze nie w takim razie, bo... O ile dobrze pamiętam, potrzebujemy jakiegoś przedmiotu. Gdzie jest jakiś safe? Moment. Zamek? O, dobra! 12... A... 6... O, okej. Okay. Stare zdjęcie! Dobra, teraz mogę z nim pogadać. Moment. Jak ono wygląda? To ta Zalgo tak przy okazji, mi się wydaje. Key items? Tak, to ona. Tylko, że nie ma mordy i oczów. Przy okazji... Nie, nie save'nę tutaj. Tutaj save'nę. 14 minut nagrywania. Ja pierdzielę, dużo przez ten czas zrobiłem, szczerze powiem. Przepraszam, przepana. Przepana. Czy to pańskie?
Luigi oddał stare zdjęcie. A, to jest Rosa. Byliśmy więźniami w tym przeklętym domu i nigdy nie myślałem, że Rosa po prostu się podda i straci życie. Najpierw dzieci, potem my. Nie pamiętam, jak umarłem, ale wiem, że byłem zamordowany. No to znaczy pamiętasz, jak umarłeś, bo byłeś zamordowany. Nienawidzę ludzkości. Być takim okrutnym, by zakończyć moje życie. Kochałem pracować dla tej rodziny. Aż do tej cholernej klątwy, która dla nas spoczęła. Jeżeli twój brat nie podda się ciemności, to powinien być... wszystko powinno być w porządku. Jeżeli twój brat już to zrobił, przestań jego szukać, nie wróci. Nie mogę tego zrobić. Rozumiem, ale w ten sposób przybliżysz się bardziej do śmierci, jeżeli zostaniesz tutaj dłużej. Ale Lugi ma też chyba jeszcze ze 3-4 życia. Jestem tego pewien. Powinni kurde One Up Mushroom wziąć ze sobą. Drawing Room Key. Kurde, wszędzie te cholerne klucze do jasnej cholery. Zalgo wciąż tu jest. Save'nę sobie tak dla jaj. Let's go! Anime! O, witaj. Nie myślałem, że tutaj cię że nikogo innego tu spotkam. Kolejna osoba jest... Inna osoba jest tutaj. Kim jesteś? Ja jestem Ariba Andele i jestem... I przyszedłem tutaj, by zbadać sam ten dom. Czy widziałeś mego brata? Myślę, że że twój brat to ten noszący czerwone ciuchy. Gdzie on poszedł? Ostatnim razem widziałem go przy ten, przy... no, sypialni powiedzmy. Walił swoją głową w ścianę. Mario jest dzięciołem, ale ściennym. Właśnie dlatego ma taki duży nos. Próbowałem go uspokoić, ale spojrzał na mnie z tą przerażającą twarzą i uciekł. Ach, anime! Czy nic ci się nie stało? Zabiję. A! Ej, czekaj, wracaj. Niech zgadnę, pewnie pierwszym anime w życiu, które widział Mario, było Boku no Pico i jak zobaczył Ribę, to się przestraszył, bo wiedział, do czego to będzie dążyć. A w tym domu różne dziwne rzeczy mogą się stać. Wygląda na to, że Mario nie jest jedyny, który widzi duchy. Martwi się, ponieważ duch za nim ganiał. O, no to już po nim. Muszę go uratować. Ja muszę wyjść. To nie jest bezpieczne miejsce, w którym można zostać zbyt długo. A czemu... Nie możesz, nie pomożesz mu, na przykład. O, no i proszę bardzo, znowu jestem sam. Życzę ci szczęścia w znalezieniu twojego brata. No to... W ogóle jak ty stąd wyjdziesz, jak przecież drzwi nie ma? Przez okno nikt nie wyskoczył do tej pory. Możesz też z dachu skoczyć, ale... Chyba tutaj upadek z wysokości zadaje obrażenia. Dobra, jaki klucz dostałem? Drawing Room Key. Gdybym kurde wiedział, jakie drzwi do czego prowadzą, to by było wiele łatwiejsze. A tamten zamek jest rozwalony, więc tędy nie przejdziemy i tak. Tędy? O fuck. Czy to piczka roztropniczka? Jak tak, to w takim momencie można powiedzieć tylko jedno. I hope she made lots of spaghetti! O, nie wpuszcza mnie. O, to nie jest piczka. Kupia mała pizda. Czy możesz pozwolić mi przejść? Muszę szukać dalej Mariana. Co jeżeli powiem nie? Ci dam w pierdziel!
Proszę przepuść mnie, muszę znaleźć mojego brata. Czy to jego właśnie szukasz? To takie fajne pokazywać mu te wszystkie iluzje. Pieprznął ciebie ktoś kiedyś latarką? On już nie jest żywy, wiesz? Ta na pewno. Nie wierzę ci! A jaki głupi człowiek, mam nadzieję, że umrzesz z nim. Czyli wciąż żyje. Luigi's not impressed. On widział swoje. Wypierdalaj. Save. Ale może najpierw wezmę to, co jest tutaj na tej półce z książkami. To pamiętam, jak się bierze. I tak by the way. Puste. Oczywiście nie to, że Luigi mógłby wskoczyć tam, bo w końcu bardzo wysoko skacze. Śrubokręt. Ale hej, niech będzie. To jeden z tych momentów, kiedy mówię, że po prostu Mario i Luigi do tej gry nie pasują. Po prostu, przynajmniej do tej pory, później nie wiem jak będzie. Nie wiem, wymyślić jakichś dwóch innych braci w klimatach anime? I proszę bardzo, to będzie to samo, zamiast Mariana i Luigiego ich wsadzić i hej, nie będzie żadnej różnicy. No może poza Mamma Mia i tak dalej. Pizzeria. Jest pewien sekret, który zostawiłem w tym pokoju. Siema, Pało. Nic nie robi, może mnie nie słyszy. Latarką go jebni po łbie! Zegar nie działa. Tak, tak. Plastikowe ten... Dzięki Bogu mam to. Śrubokręt. Co to jest? Słyszę jakby... jakby to było w tym pokoju. O. Hello Mario, jesteś tam na dole? To długie schody na dół. Powinienem się rozejrzeć. Jest tutaj Mario. Co ty robisz tu? Ach. Skurwysyn ze schodów nas zepchnął. Trzeba było go najpierw przesunąć i sam powinienem go zepchnąć. A, to był niezły upadek. Ponieważ jestem chujem. Nie wiem, jak udało mi się to przetrwać. Przynajmniej nie jestem śmiertelnie ranny. Kurde, Luigi, ile razy mam ci mówić? Masz jeszcze ze 3 życia. A to, że mogę wszędzie zapisywać, mi pomaga. Lepiej bym się nie nie chciałbym się przekonać, do czego to było używane. Nie wiem, do wiązania, do spuszczania się z wysokich miejsc. Siema. Najpierw się rozejrzę. Chyba tu niczego nie ma. A wrócę na górę, może będę mógł. Jestem zamknięty. Halo, ktokolwiek? Świetnie. Może znajdę wyjście na dole. Nie sądzę. Nie sądzę. No dobra, gadamy. Z resztkami Mariana. Co? Nie. Czy to właściwie Mario? Nie, nie. Kto mógłby to dla ciebie zrobić? Kurde, ta mała pinda na przykład. Czuję jego chłodną skórę. Coś mi mówi, że to jest Mario. Proszę powiedz mi, że to jakiś żart. Jego puste oczy patrzą na nic, a wielka wina zaczyna przeze mnie przepływać. Jedyne, co mógłbym pomyśleć, to okropne myśli o tym, jak spotkał swój koniec. Co jeżeli mnie wołał, a ja tutaj nie byłem? Nie mogę tego już znieść. Przepraszam, Marian. No. Zajebisty voice acting. W sumie jestem ciekaw, czy to było wzięte z jakiejś innej gry.
i nie rozpoznaje. W sumie aż tak dużo w Mariany nie grałem, więc hej. Uch. Gdzie jestem? Okej. Okay. Save. File numer 2. Kurde, też z Lugim szybko mi poszło. O ile dobrze pamiętam, to z godzinę się z tym męczyłem. Siema. Ja pierdzielę, te duchy są naprawdę wkurzające. Nie pozwolę ci wyjść, twoje ciało jest moje. Co daje ci prawo, żebyś używała mojego ciała? Kim jesteś? Po prostu... Kim jesteś, byś brała to, co chcesz? Nie powinno ciebie być tutaj w ogóle. Proszę, ja po prostu chcę wyjść, chcę wrócić do domu. Chciałeś wiedzieć, co się z nami stało, prawda? Nie, niekoniecznie. Chciałem wiedzieć tylko i wyłącznie, czemu w tym domu ludzie znikali. Kurde, zburzyć te jebane miejsce! Tak, ale... Dobra, to już nie jest Corpse Party. Chociaż nie, w Corpse Party to... paranormalne rzeczy też były. Sorry, podrapałem się w ucho. Mam nadzieję, że nie było słychać. Ach, no fajnie. Kim jesteś? Czekaj, jesteś? Eng. Jesteś? Ciężkie oddychanie, ach. No tak, jesteś, kim jesteś? Coś wychodzi z moich ust. Wychodzi z moich ust? Kiedy się w końcu nauczysz? Jestem ciekawa, jak bardzo mogę się z tobą bawić i ciebie złamać. Czy słyszałeś kiedyś o przysłowiu... No, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ha, 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 ponieważ przez twoją głupią ciekawość zostaniesz zabity. Ta pozytywka to trzyma. Kurde, te duchy to naprawdę jedne wielkie dupki. Nawet kurde się odpierdolić nie mogą. Hej, nic ci nie jest? My? Co się stało? Gdzie jestem? Anime!